Krzysztof Rutkowski wezwany do prokuratury. Czego dowiedział się w sprawie śmierci Anastazji? Krzysztof Rutkowski i jego biuro detektywistyczne jest zaangażowane w sprawę zamordowanej na greckiej wyspie Kos Anastazji Rubińskiej, 27 litrów. Mężczyzna został wezwany przez prokuraturę okręgową we Wrocławiu na przesłuchanie. Czego dowiedział się Krzysztof Rutkowski w sprawie śmierci Anastazji? Anastazja Rubińska zaginęła w nocy z 12 na 13 czerwca na greckiej wyspie Kos. Niecały tydzień później nadzieja na szczęśliwe odnalezienie się dziewczyny zgasła bezpowrotnie. Jej nagie zwłoki znaleziono w niedzielę 18 czerwca na podmokłym i trudno dostępnym terenie. Ciało było zawinięte w prześcieradło i foliowy worek i ukryte pod stertą gałęzi. Grecja. Zabójstwo Anastazji na wyspie Kos. Głównym podejrzanym jest 32-letni Banglijczyk, któremu postawiono zarzuty uprowadzenia kobiety i jej zgwałcenia, a następnie także zabójstwa z premedytacją. Greccy i polscy śledczy starają się ustalić, dlaczego Anastazja zginęła i kto pozbawił ją życia. W sprawę zaangażowani są także polscy detektywi, grupa pod kierunkiem Dawida Burzackiego z Dziennika Śledczego oraz biuro detektywistyczne Krzysztofa Rutkowskiego. Krzysztof Rutkowski będzie zeznawał w sprawie śmierci Anastazji. Podczas gdy grupa detektywów pod kierunkiem Dawida Burzackiego wciąż znajduje się na greckim Kos i prowadzi tam działania, Krzysztof Rutkowski został wezwany przez prokuraturę okręgową we Wrocławiu na przesłuchanie. Wcześniej ustalenia operacyjne biura Rutkowski przekazała greckim śledczym żona słynnego właściciela agencji detektywistycznej. Pojawiły się nowe wątki, które mogą wskazywać, że należy brać pod uwagę nie tylko motyw seksualny, na którym skupiali się śledczy w pierwszej fazie śledztwa, powiedziała Maja Rutkowski w rozmowie z Faktem. Zarówno ona, jak i wcześniej Krzysztof Rutkowski użyli sformułowania, że doszło tu do pewnego rodzaju wymiany. Czego dowiedział się Krzysztof Rutkowski w sprawie śmierci Anastazji? Krzysztof Rutkowski spotkał się z przedstawicielami mediów przed prokuraturą okręgową we Wrocławiu, gdzie w poniedziałek, 26 czerwca miał złożyć zeznania w sprawie śmierci 27-letniej wrocławianki Anastazji. Założyciel biura detektywistycznego przekazał, że w związku ze sprawą 6 osób zostało zatrzymanych, a 7 pozostaje w zainteresowaniu greckich organów ścigania. Główny podejrzany, obywatel Bangladeszu, przebywa w areszcie na wyspie Kos. W dniu jutrzejszym będą z nim przeprowadzane kolejne czynności procesowe, mówi Krzysztof Rutkowski. Myślę, że wreszcie dojdzie do zeznań, które dadzą możliwość przejrzystej oceny całej sytuacji przez śledczych greckich, ponieważ dotychczas mężczyzna wielokrotnie zmieniał swoje zeznania, dodaje. Doszło do pewnego rodzaju wymiany. Krzysztof Rutkowski ujawnił, że z dotychczasowych ustaleń w sprawie wynika, że na początku Anastazja dobrowolnie wsiadła na motocykl z Banglijczykiem. Później jednak, i to tej sytuacji może dotyczyć zarzut porwania, mogło do nich dołączyć 6 innych mężczyzn. Jak powtórzył Rutkowski, doszło wówczas do pewnego rodzaju wymiany i bardziej można mówić tu o aspekcie wymiany osób niż rzeczy. Do jakiej dokładnie wymiany, takiej informacji nie mogę dziś Państwu udzielić. Niemniej jednak obywatel Bangladeszu, mieszkający na wyspie Kos, mógł, jak sądzę, prowadzić nawet pewnego rodzaju stręczycielstwo, ujawnił Krzysztof Rutkowski.
Jego zdaniem Anastazja mogła być przypadkową ofiarą, właśnie dlatego, że zdecydowała się pojechać z poznanym niewiele wcześniej Banglijczykiem i ze względu na ową tajemniczą wymianę, do której miało dojść. Jak się poznali? Jak ujawnia Krzysztof Rutkowski, Banglijczyk szukał pracy w hotelu, gdzie pracowała Anastazja.